Kilogram mąki. Leonilla wymaga. Kilogram mąki. Jedna szklanka żółtek. Jedna szklanka tłuszczu. Dwie szklanki mleka. 10 dekagramów drożdży. Szczypta soli. Dwie łyżki spirytusu. I tłuszcz do smażenia. Wykonanie pączków, wykonanie ciasta. Żółtka ubijamy z cukrem na parze. Żółtka ubić z cukrem na parze. Mąkę przesiać, dodać do niej ubite jajka. Do mleka dodać tłuszcz, a więc tłuszcz razem z mlekiem, aby nie był za gorący. Ten tłuszcz, to wszystko wlewamy do mąki i ubitych białek, a więc mąkę, ubite jajka, przepraszam, jajka, nie białka, ubite żółtka, bo konkretnie to były żółtka, ubite z cukrem żółtka, dodajemy do przesianej mąki, do tego tłuszcz z mlekiem. Wszystko razem dobrze wyrabiamy z drożdżami i na sam koniec dodajemy spirytus, więc wyrobione już tak ciasto zostawiamy do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu rozwałkowujemy je, wykrawamy szklanką krążki. Dodajemy nadzienie, może to być marmolada, może to być konfitura, na przykład z płatków róży, mogą to być powidła śliwkowe, takie nadzienie, jakie najbardziej lubimy, takie dodajemy, zlepiamy i układamy na desce. Deskę możemy, tu siostra Leonilla podpowiadała, że nie sypiemy jej mąką, tylko smarujemy oliwą i wtedy nam się te pączki nie będą przylepiały do deseczki. Pozostawiamy je do wyrośnięcia, następnie smażymy na gorącym, rozgrzanym tłuszczu. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że zdążyliście zapisać wszystko. Jeszcze raz powtórzę składniki. Był to kilogram mąki pszennej, szklanka cukru lub mniej, szklanka żółtek, szklanka tłuszczu, dwie szklanki mleka i 10 dekagramów drożdży, szczypta soli, dwie łyżki spirytusu i tłuszcz do smażenia. A teraz już czekam na Państwa propozycje. W Radiu Maryja. Słucham uprzejmie. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Mówią Szule Warszawy. Ja chciałam Panią zapytać. Radości też ze zmagania się z własną słabością, ale też mąków, bo tak. Zadanie z nauczycielem radości, zmaganie się z pierwsze co poza moim sercem, czy poza mną. To jest kwestia, jak wygrać, jak przegrać, umiejętność przyjmowania porażek. Świadczy to, że sile człowieka i w tym też takim przewodnikiem powinien być ojciec. Siła młodego człowieka niż jakaś wygrana z na przykład z rówieśnikiem. O takiej kolejnej, może to taka kolejna odsłona. I takie też widzenie tej postawy.
ojca względem swoich dzieci. Proszę bardzo, Radio Maria. Maria teraz i zawsze. Panie Laskowo Polskiego. Proszę ojca na temat ojca, to ja powiem tak. Takiego ojca, jak ja miałam, wszystkim dzieciom na świecie życzę. Był wspaniały człowiek. Nie żyje już 25 lat, a ja mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia co do mojego ojca. Był człowiekiem bardzo skromnym. Ja nie słyszałam, że kiedykolwiek przeklinał, żeby kłamał. Nie miał przez to wypowiedzi. Do każdego domu podszedł, każdego przeprosił, a w kościele nie klękał, a padał na oba kolana. Bardzo wiele mnie nauczył. Gdzie wszedł, to mnie zabierał ze sobą. Jak coś robił, nigdy nie miał narzędzi porozumczanych. Był bardzo dokładny w tym, co robił. Był z zawodu elektrykiem, ale też potrafił przepracować bez obaw. Zawsze miał wszystko uporządkowane. Tego ja się nauczyłam. Sposoby. Także ja mam bardzo miłe wspomnienia z Rady Kulinarnej dzisiaj z udziałem tak samo naszych słuchaczy. Mama moja. Bardzo, halo. Ja mam Maryja i Szar, Matka Boska i Zyda. Wszędzie mam je pełno. Żeby to Rysia wybiera. Tu jakaś wódka jest, zobacz, o, też o, jest mama, o. Wódka jest, o, zobacz, też jest, o, mama, o. Mama. Napijmy się tej wódki. O, to nam pomoże. Będzie mama, o. Jeszcze. O, z wódką pogadaj. O, wódki do tego, do soku i akurat. Mama, twoja mama. Wódka, twoja mama. I bardzo dobrze, że nie było grania w karty, że nie było palenia papierosów. Bardzo dobrze. Dziadostwo? Wysoki. Jesteśmy stare i dorabiamy na ślubkowaniu. No to tak, no to przecież wiadomość. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria, wszystkich, którym towarzyszy radio tej późnej porze. Pozdrawiamy tych, którzy, dla których dziś też patronką jest Matka Boża Ostrobramska, Matka Miłosierdzia,
to jej powierzać, też chcemy nas powierzać, nasze życie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił dziś. Także u mnie nie ma tych pijaków, tych pawełków wszystkich. Powyrzucałam tych pijaków. Najwyżej tam może w kanale u Dawidka jest. U mnie nie ma. Już. W niedzielę do kościółka sobie pójdźcie, pomódlcie się, poprawcie się, przestańcie chlać. Radio kończy.